шукать нам щастя в той ложе. Як здобить скутечну бронь. Я кричу тебе, каже тобі, я чеші не вірш запитаче. Приятеле, тилю їх вам, чи соправдиві не вір сама. Правди о них покаже час, приятель каждого з нас. Ei!
Dzień dobry, jeszcze raz. Mam wrażenie, że się chyba nie podobało. Oto nasze nowe dzieci. Cały rok ciężko pracowały. Zaznaczam, że miały zajęcia przede wszystkim raz w tygodniu. W ostatnim okresie tylko były codziennie. To chyba rodzice wiedzą, rozumieją i wybaczają. To jeszcze raz poproszę o ukłon. Zanim nasze dzieci zejdą ze sceny i pójdą już odpoczywać, to my mamy dla nich niespodziankę. Ale zanim tą niespodziankę im damy, to chcielibyśmy prosić burmistrza Wysokińskiego, bardzo przepraszam, to trema. Krótko. Przeważnie dzieci. Panie burmistrzu, proszę o podsumowanie dzisiejszego przedstawienia. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem uczestniczyć w tak wspaniałym spektaklu. To dzięki zaangażowaniu pani Włosińskiej, pani Piwnik, następnej pani Piwnik, ten spektakl mógł powstać. Swojego czasu, chyba ze 2 lata temu, pani Włosińska i pani Alicja Piwnik przyszła do mnie z taką informacją, że powstanie w Górze Kalwarii Bad. Powiem szczerze, że tak tą informację przyjąłem, no powstanie. Natomiast w tej chwili Bad z Góry Kalwarii jest naszym ambasadorem. Ambasadorem gminy Góra Kalwaria, nie tylko na terenie powiatu czy Mazowsza, ale też na terenie Polski. Jeżeli ktoś powie Bad, to wiele osób kojarzy właśnie z Górą Kalwarią. I tutaj wielkie słowa uznania paniom za to zaangażowanie, za poświęcenie swojego czasu po to, że właśnie te małe osoby przyszli włodarze być może naszego miasta, mają swoją chwilę, mogą występować na scenie, jak również realizować swoje pasje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu, ale ja bym jeszcze prosiła, żeby pan wręczył dzieciom dyplomy. Lidia Buczek. Może najpierw przeczytamy, za co jest dyplom. Dyplom dla Wiktorii Musiałek, potwierdzający uczestnictwo w całorocznych zajęciach grupy dziecięcej w Amatorskim Teatrze Muzycznym Marzenia w Górze Kalwarii oraz występ w charakterze aktorki i tancerki na premierze spektaklu muzycznego Przyjaciel potrzebny od zaraz. I tutaj jest taka myśl. Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym. Myślę, że to jest coś, co każdy rodzic powinien pamiętać przez całe życie. Dlatego, że to dzieci potem nas... są naszymi przedstawicielami, tak? Jakby gdzieś tam jak idą, czy do szkoły i tak dalej. I myślę, że dzieci to jest naprawdę cud Pana Boga. I myślę, że im wielkie jeszcze raz brawa za to, że po prostu są. Oczywiście każdy dyplom jest taki sam, więc teraz już będą czytane tylko nazwiska, imiona. Ja mam czytać? Dyplom dla Zuzi Ojrzyńskiej. Dyplom dla Angeliki Hajeńskiej. Dyplom dla Zuzi Mordarskiej. Dyplom dla Karoliny Patoka. Dyplom dla Oli Dudzińskiej. Dyplom dla Gabrysi Dudzińskiej. Dyplom dla Amelki Radomskiej. Dyplom dla Karoliny Kaliby. Dyplom dla Wiktorii Radomskiej. Dyplom dla Zuzi Kochańskiej. Dyplom dla Oli Włosińskiej. Dyplom dla Ali Kośla.
Dyplom dla Asi Kośla. Dyplom dla Marysi Wróblewskiej. Dyplom dla Moniki Lis. Dyplom dla Majki Majowskiej. Dyplom dla Martyny Goworowskiej. Dyplom dla Weroniki Goworowskiej. I dyplom dla Julki Musiałek. To bardzo dziękujemy za przybycie. Za gorące brawa. Czy Państwo życzą sobie na pożegnanie jeszcze jakąś dobrą piosenkę? Belgijkę. Ja też nie słyszymy tutaj. To może Belgijkę? Nie. No to dobrze, to będzie śpiew. Jak śpiew? Nie będzie śpiewu? Nie. Będziesz tańczyć? Nie. Ale to dlaczego? Końcu... No, z rodzicami, Belgijka. No dobrze. No. Ustawiamy się w kółeczko. Dzieci też mogą zejść do rodziców. Tak, mikroporty złaście. Właśnie, złóżcie. Kto chętny, zachęcam bardzo. Taniec integracyjny. W kółeczko się ustawiamy. Dzieci też mogą. Nawet polecam. Stańcie sobie tam. Siedzicie tam, zostawcie tu ten krok. Dobrze, odczujcie sobie.